Marcin, po krótkiej wprawce takiej w nowych butach Puma EvoSpeed z nowej kolekcji, jak widać, chciałem Cię podpytać o to, jak te buty w pierwszym kontakcie się spisują. Wiadomo, że wnikliwej oceny dokonasz pewnie po kilku ligowych spotkaniach, po kilkunastu treningach i tak dalej. Ale myślę, że z pierwszymi wrażeniami możesz się z nami już teraz podzielić. Mam 7 elementów, o których ocenę chciałem Cię poprosić. No i co, zaczynamy chyba, nie? Ruszamy. Zacznijmy może od kontroli piłki. Jak w tych butach czujesz piłkę? Jak ona się Ciebie słucha? No, słucha się różnie. Wiadomo, dzisiaj odbyłem pierwszy trening w tych butach. Jestem zadowolony z nich na pewno. Jeśli oceniając w skali szkolnej, no to mogę śmiało dać 4+, bo mówię, jest to pierwszy trening i na pewno z treningu na trening ta kontrola będzie coraz lepsza, więc jak przyjdziecie za tydzień, to już myślę, że będzie 5 albo 5+. Gessler po kuchennych rewolucjach, tak, przejdziemy na kontrolę. Zapraszam. Dobra. Podania piłki, jak Ci wychodzą? Dłuższe, bliższe, krótkie, górne, dolne? Podania, jak było widać przed chwilą, chodziły dobrze. Mówię, jest to pierwszy trening, więc czuję po prostu, to czucie będę łapał, a więc śmiało mogę dać 5, bo na razie jest fajnie. Dobra. Precyzja zagrań, to wiadomo, nie, buty wszystkiego nie zrobią na zawodnika, ale... Zgadza się, siła jest, gorzej jest precyzją, ale w dzisiejszym treningu śmiało daje 5 i wierzę, że będzie jeszcze lepiej. Okej. Okay. Mamy taki element, który oceniamy jak stabilność i przyczepność. Tutaj z jednej strony chodzi mi o to, jak buty względem murawy się zachowują, z drugiej strony jak stopa w bucie się zachowuje. No, jestem zwolennikiem lanek, butów, a więc jestem zadowolony, bo tak naprawdę zawsze tak staram się występować, a więc 5+ śmiało przyznać. Ten but nie jest za wąski, za szeroki, czy coś dopasowane do twojej stopy? No wiadomo, jak to ze mną, no, rozmiar mam koszykarski, a więc pierwszy trening jest ciężki. Wierzę, że te buty się z dnia na dzień będą rozbijać i już niedługo będą leżeć jak ulał. Dobra. Strzały. Ja mówię, że siła jest. No bazuję na strzałach i na sile strzału, a więc było widać, że z każdym kolejnym strzałem to wyglądało lepiej, a więc spokojnie 5+. Okej. Okay. Komfort użytkowania. Chodzi mi o to, jak te buty w eksploatacji, moim zdaniem, będą się spisywać, jak dopasowują się właśnie do stopy, bo Ty grałeś wcześniej w EvoSpeedach, zdarzałeś się. Tak, ostatnio miałem buty z tego modelu i byłem bardzo zadowolony, a więc jeśli chodzi o eksploatację, również będę zadowolony z nich, no są to dobre buty, a więc kolejna piątka. Okej. No i ostatnia sprawa, wygląd. To jest, tak jak mówiliśmy, najnowsza kolorystyka, taka, można powiedzieć, klasyczna, z jakimś dodatkiem zieleni. Puma trafiła z tym designem w twoje gusta, w twoje oczekiwania? Trafiła zdecydowanie. Wizualnie but jest bardzo, bardzo ładny. Śmiało mogę chodzić do galerii nawet. A więc mówię, jestem zadowolony, kolor mi się podoba i oprócz tego, że wyglądają wizualnie, mam nadzieję, że będą praktyczne i efektywne w meczach ligowych. Dzięki serdeczne. Dzięki.